Ależ to był mecz, ależ to były emocje, no i fantastyczny basket, natomiast no, chyba przyznasz, że uciekliście spod topora. Anvil był bardzo blisko. Co się stało, że 21 punktów stopniało? No tak, to są play-offy. No, każda przewaga jest tak naprawdę żadną przewagą. Wydaje mi się, że troszeczkę rozluźnienia, no ale też no, Anvil miał dużo otwartych pozycji w pierwszej połowie, nie trafił, więc musiał coś trafić w drugiej połowie. Tak się złożyło, że myśmy się troszeczkę zacięli, ale w najważniejszych momentach trafiliśmy i uciekliśmy, tak jak to pan powiedział, spod topora. Przed tym spotkaniem typowano, że ta seria będzie bardzo wyrównana. Być może skończy się na najdłuższym z możliwych dystansów, czyli tym pięciomeczowym. Natomiast po pierwszej połowie tego spotkania można było mieć wątpliwości, czy faktycznie tak będzie. Natomiast ten mecz pokazał, że chyba tutaj każde kolejne spotkanie może wyglądać podobnie. Pewnie. To jest półfinał, to jest gra o Mistrzostwo Polski. Kto wygra, będzie w finale, więc na pewno nikt ani Anvil, ani my nie będziemy odpuszczać, więc na pewno będzie zacięta walka do samego końca, a ile meczy będzie, zobaczymy. Wreszcie te strzały frunęły do celu, cztery trójki, były także bloki. Skąd ta metamorfoza? Po tym, no nie ma co ukrywać, średnio udanym okresie podczas meczów z Legią. No tak, tam w ćwierćfinałach były tam jakieś kontuzje, coś tam kostka, coś tego. Nie chcę się temu usprawiedliwiać, bo też, bo po prostu no, takie jest życie, nie? Że są kontuzje, raz nie ma, raz są. Ale czuję się coraz lepiej, oby te strzały, oby ten kołczan był cały czas napełniony. Jako drużyna, nad czym musicie popracować przed meczem numer 2? Nad czym musicie się skoncentrować, żeby nie było powtórki? Tak, mieliśmy kilka założeń, które tak nie za bardzo wychodziły, robiliśmy w nich błędy, więc przeanalizujemy ten mecz i na pewno je poprawimy. Dziękujemy bardzo, tyle, Dariusz Wyka. No tak, najważniejsze jest, żeby kołczan...